Tak, te letnie wichury, tu rolnik pisze, ma rację. Te letnie wichury są bardzo trudne, ale też z pewnego jeszcze powodu, i to jest bardzo istotna informacja, powinna być dla Was z doświadczenia, jako osoby pracującej z firmami. Chodzi o ubezpieczenia. Ten temat mogę rozwinąć, jak będziecie chcieli, bo to jest moim zdaniem bardzo istotny temat. Są ubezpieczenia chociażby od rzeczy związanych z pogodą, czyli zerwanie dachu, bądź uszkodzenie okien, bądź jeszcze jakieś inne. No i sytuacja była taka, taki case, że facetowi zerwało dach z domu, ale w miejscowościach obok nic się praktycznie nie stało. Co się okazało? Okazało się, że przeszła komórka burzowa, superkomórka burzowa, gdzie akurat chłop miał pecha i tam, gdzie ona przechodziła, powiało ponad 100 km na godzinę. Problem polegał na tym, że już kilka kilometrów dalej w lewo bądź w prawo od tej komórki burzowej porywy wiatru osiągały tylko 30-40 km na godzinę. Najgorsze w tym wszystkim było to, że gdy chcemy udowodnić to przed ubezpieczycielem, musimy korzystać ze stacji pogodowych. I tu bardzo ważna uwaga, stacja pogodowa do tego może się przydać bardzo mocno. Już Wam mówię, o co chodzi. Jeżeli właśnie ten facet nie miał stacji pogodowej i w momencie oni się zgłosili do mnie między innymi, i w momencie, gdy ja wpisałem tą miejscowość, okazało się, że ta miejscowość jest dosyć daleko od takich stacji uznawanych przez ubezpieczyciela. Wybierzmy sobie na przykład IMGW, stację meteo. No i mamy hydro IMGW PIP. I ta miejscowość, którą ja wybiorę, jest przypadkowa. O ile w Polsce południowej, to tutaj tych stacji jest bardzo dużo, o tyle w Polsce północnej, zobaczcie, że miejscami nie ma wcale. Okazało się, że facet, to nie mówię, że on tu mieszkał, po prostu wybiorę skalę. On mieszkał gdzieś, dajmy na to tu, a stacja była tu. I tak, w tym miejscu były silne porywy wiatru. Tu już nie. Można było wybrać tylko te dane dla ubezpieczyciela i ubezpieczyciel oparł się na tym, że tych silnych porywów wiatru nie było i odrzucił wypłatę ubezpieczenia. I podejrzewam, że gdyby miał stację pogodową, która zapisywałaby dane, to jest bardzo istotne, na przykład do chmury, i on by te dane pokazał, to byłaby szansa na to, żeby wyciągnąć kasę od ubezpieczyciela, ponieważ ta kasa mu się należała. W tym wypadku niestety nie było takiej możliwości. Więc wydaje mi się, że pod tym kątem warto by było stację pogodową mieć. To jest dobry temat. Dajcie znać, czy tego tematu nie rozwinąć na odcinek. Ja się zapytam po prostu ubezpieczycieli, czy faktycznie dane ze stacji pogodowej takiej prywatnej brałyby tutaj, znaczy dałyby tutaj radę po prostu. To jest dobry temat, wiecie? To jest bardzo dobry temat.